O około 15 milionów złotych mniej dochodów odnotowało przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w Koninie za okres od czerwca 2021 roku do stycznia 2023. Tyle bowiem spółka by zarobiła, gdyby w 2021 roku wprowadziła nowe taryfy za wodę i ścieki podwyższone o 9%, ale wstrzymała decyzję. Winę za ten stan ponosi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poprzez swoje zaniechania, a teraz tę różnicę będą musieli wyrównać mieszkańcy Konina. Spór musiał rozstrzygnąć sąd, który przyznał rację konińskiej spółce. Jak do tego doszło i o co w tym wszystkim chodzi, wyjaśnił na konferencji prasowej prezes wodociągów Waldemar Jaskulski. Komunikat w sprawie wyrównania opłat z tytułu świadczenia usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Koninie. W marcu 2021 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Koninie złożyło dyrektorowi regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu kompletny wniosek taryfowy na lata 2021-2024. Organ regulacyjny nie rozpatrzył przedmiotowego wniosku w 45-dniowym terminie określonym w artykule 24c ustęp 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, co spowodowało, iż utracił kompetencje do orzekania w tej sprawie. W konsekwencji taryfy weszły w życie z mocy prawa 120 dni od złożenia wniosku taryfowego. Niestety, pomimo utraty kompetencji do wydania decyzji w tej sprawie, dyrektor RZGW w Poznaniu bezprawnie wydał w maju 2021 roku decyzję o odmowie zatwierdzenia przedmiotowych taryf. Odmówił spółce wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy w związku z upływem 45-dniowego terminu, a co więcej, zażądał na piśmie informacji o taryfach stosowanych przez spółkę wraz z wszelkimi informacjami niezbędnymi do ewentualnego ukarania PWiK spółka z o.o. zastosowanie taryf niewłaściwych w ocenie organu, grożąc tym samym nałożeniem na spółkę blisko 6-milionowej kary w przypadku stosowania nowych taryf. W tej sytuacji spółka podjęła wszelkie działania prawne w celu wyeliminowania z obrotu bezprawnej w jej ocenie decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf, a jednocześnie z racji istniejącego zagrożenia karami pobierała od odbiorców usług należności kalkulowane w oparciu o ceny i stawki opłat wynikające z dotychczasowych taryf, czyli zatwierdzonych w roku 2018. Informując przy tym klientów jednocześnie o zaistniałej sytuacji, jej przyczynach i skutkach. Batalia sądowa zakończyła się w grudniu 2022 roku uznaniem przez Naczelny Sąd Administracyjny, iż wszystkie decyzje podjęte w sprawie przez dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu i prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie były bezprawne, co spowodowało ich uchylenie. Po blisko 2 latach sporu stanowisko spółki zaprezentowane w maju 2021 roku okazało się słuszne. Niestety, pomimo zwycięstwa na niwie prawnej, negatywne skutki opisanych działań organów państwowych, takich jak Wody Polskie, poniosą nie urzędnicy państwowi winni zaistniałej sytuacji, a mieszkańcy Konina i sama spółka. Mieszkańcy Konina zobowiązani będą bowiem do uzupełnienia różnic w opłatach, które spółka naliczała częściowo, począwszy od czerwca 2021 roku. W tym zakresie spółka aż do wydania wyroku przez NSA opierała się bowiem nie na nowych taryfach z roku 2021, ale na cenach i stawkach opłat wynikających z taryf zatwierdzonych w roku 2018. Starając się ulżyć mieszkańcom i przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w Koninie, Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie podjął decyzję o możliwości spłaty należności w systemie ratalnym oraz o wydłużeniu terminu płatności. Oczywiście odbiorcy usług będą zobowiązani do dopłaty wyłącznie kwot należności głównych, czyli takich, jakie według nowych taryf musieliby uiszczać od czerwca 2021 roku.
W związku ze spłatą nie będzie żadnych opłat dodatkowych, a w szczególności odsetek. Każdemu odbiorcy usług PWiK spłata zostanie rozłożona na 6 miesięcznych rat. Natomiast w razie potrzeby na indywidualny wniosek będzie można wydłużyć okres spłaty na podstawie pisemnego porozumienia. Propozycja ratalna nie wyklucza oczywiście jednorazowej spłaty. O szczegółach odbiorcy zostaną poinformowani na indywidualnych fakturach wysłanych w lutym i marcu 2023 roku. Władze spółki, pomimo jakiegokolwiek zawinienia z ich strony, wyrażają żal z powodu zaistniałych okoliczności. Jednocześnie podkreślamy z całą stanowczością, że odpowiedzialność za całą sytuację ponosi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. PWiK Konin dołożył wszelkich starań, aby chronić swoich odbiorców. Niestety obecny stan prawny uniemożliwia wdrożenie innego rozwiązania, jak jedynie możliwość ratalnej spłaty ze strony klientów. Wystąpienie do PGW Wody Polskie o naprawienie szkody, w tym odsetek, będzie miało miejsce w późniejszym terminie. Mówiąc prościej, gdyby PWiK wprowadził planowaną podwyżkę 9% w czerwcu 2021 roku, dzisiaj tego wyrównania mieszkańcy Konina nie musieliby płacić, a przedsiębiorstwo wstrzymało się ze względu na spór z Wodami Polskimi, czyli podmiotem państwowym, w obawie przed ewentualną karą, która mogłaby wynosić blisko 6 milionów złotych. Wyjaśnił to mecenas Łukasz Ciszewski, który reprezentował PWiK przed sądem. Dlaczego spółka, będąc przekonana o swoich racjach w 2021 roku, nie stosowała tych cen i stawek opłat od razu? Odpowiedź, proszę Państwa, jest prosta. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nie dzisiejszy stan naszej wiedzy, ale ten z momentu, kiedy z czerwca 2021 roku. Otóż trzeba powiedzieć sobie jasno, że przepisy, na których się opieramy, są przepisami nowymi. One weszły w życie kilka lat temu, w zasadzie w 2018 roku. Sprawa, o której mówimy, ma charakter precedensowy. Tak naprawdę jest bardzo niewiele orzeczeń dotyczących właśnie wejścia w życie taryf z mocy prawa. W 2021 roku tych orzeczeń w ogóle nie było jeszcze. Druga sprawa, mieliśmy pełną świadomość, że organ regulacyjny podejmuje decyzję z pełnym przekonaniem próby wywarcia na spółkę nacisku wszelkimi metodami, żeby nie stosowała nowych taryf, o czym najlepiej świadczy fakt, że po ziszczeniu się tych ewentualnych przesłanek i po ogłoszeniu nowych taryf przez spółkę otrzymaliśmy pismo z Wód Polskich z pytaniem, jakie taryfy zamierzamy stosować i z prośbą o podanie wszelkich informacji niezbędnych do wymierzenia nam administracyjnej kary pieniężnej za stosowanie taryf niezatwierdzonych przez organ regulacyjny. Taka sankcja jest przewidziana w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu wody i odprowadzaniu ścieków i trzeba mieć świadomość, że ta sankcja jest, proszę Państwa, bardzo dolegliwa. Ona jest równa 15% przychodu przedsiębiorstwa za poprzedni rok, co w przypadku PWiK oznaczałoby obowiązek zapłaty kary w wysokości 6 milionów złotych, prawie 6 milionów złotych. I proszę mieć też świadomość, że taka kara, jeżeli Wody Polskie by ostateczną decyzją ją wymierzyły, musielibyśmy tę karę zapłacić i dopiero przed sądem domagać się jej zwrotu. Czyli to nie jest tak, że mielibyśmy najpierw otwartą drogę sądową i moglibyśmy się bronić przed tą karą, tylko musielibyśmy ją zapłacić, a dopiero potem domagać się wyrównania tego uszczerbku przed sądem. Więc nawet gdybyśmy zwyciężyli, to musielibyśmy, proszę Państwa, na kilka lat zapłacić kilka milionów złotych do budżetu państwa. W związku z tym zostały podjęte te decyzje, o których Pan Prezes Państwa informował. Klienci byli obciążani przez te blisko 2 lata wyłącznie na podstawie ceny stawek opłat za poprzednie zatwierdzonych w 2018 roku. Dzisiaj mieszkańcy będą musieli zwrócić tylko to, co płaciliby normalnie od roku 2021, od czerwca 2021 roku, bez żadnych obciążeń dodatkowych. Proszę mieć też świadomość, że spółka też jest tutaj, tak jak mieszkańcy, też jest ofiarą tej sytuacji. Myśmy byli co miesiąc pozbawiani kwoty blisko 1 000 000 złotych spływów od odbiorców, co oczywiście odbiło się, proszę Państwa, na radykalnym wstrzymaniu polityki inwestycyjnej, polityki remontowej, konieczności zaciągnięcia kredytów na obsługę tych inwestycji, które były poczynione wcześniej. Także my
tak naprawdę też jako spółka jesteśmy ofiarą. Oczywiście mamy świadomość, że największą ofiarą są tutaj sami mieszkańcy, którzy teraz będą musieli rekompensować niepobrane wcześniej opłaty. Ile zatem mieszkańcy Konina będą musieli więcej zapłacić za wodę i ścieki, aby wyrównać stawki, jakie powinny być uiszczane od czerwca 2021 roku? Są to przybliżone kwoty w formie symulacji, szacunku dla rodziny czteroosobowej zużywającej miesięcznie 10 metrów sześciennych wody i odprowadzającej 10 metrów sześciennych ścieków, mieszkającej w budynku wielorodzinnym, tutaj przyjęto do tego szacunku 60-mieszkaniowy blok. Łącznie kwota będzie naliczona wstecz w postaci faktur korygujących na około 540 zł, gdzie przy rozłożeniu na 6 rat będzie to około 90 zł do spłaty dodatkowej. To w przypadku budynków wielorodzinnych. W przypadku budynku jednorodzinnego przy tym samym składzie osobowym, czyli czteroosobowej rodzinie i 10-metrowym zużyciu miesięcznym, kwota ta sięga 940 zł, gdzie przy rozłożeniu na 6 rat będzie to 156 zł miesięcznie, 157. Z jednej strony proszę mi wierzyć, że za każdym razem też jestem powiedzmy przeciwny i czuję dyskomfort w momencie, kiedy mam zapłacić więcej za pewne usługi. Tym niemniej sytuacja ogólna i na rynku jest taka, a nie inna, że spodziewamy się i otrzymujemy podwyżki z każdej strony. Natomiast tutaj proszę zauważyć, że jest to, że są to kwoty, które spółka będzie otrzymywała w formie wyrównania. Zaznaczaliśmy już w 2021 roku w czerwcu, że klienci, odbiorcy usług płacą w formie częściowej. Proszę mi wierzyć także, bo chciałbym też dodać, że przez ostatnie kilka tygodni prowadzone były intensywne prace związane z analizą stanu prawnego i możliwości wystąpienia do innych, czyli w domyśle do organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zapłatę całości, jednakże nie jest to możliwe ze względów prawnych i pierwotne zobowiązania wobec spółki posiadają jej klienci, tak jak pan mecenas już wspomniał wcześniej. Ja chcę powiedzieć, że również pracowaliśmy intensywnie, analizowaliśmy intensywnie całą tą sytuację z panem prezydentem miasta Konina, panem Piotrem Korytkowskim, gdzie też miasto ani nie ma ku temu podstaw, ani możliwości finansowych, aby w jakikolwiek sposób spółkę w tym zakresie czy naszych klientów wyręczyć. Zresztą byłoby to niemożliwe ze względów choćby i takich, że spółka nasza została powołana jest po to, żeby prowadzić samodzielnie w imieniu miasta całą działalność wodociągowo-kanalizacyjną i ma być samofinansująca się i samowystarczalna. Więc nasze roszczenia tutaj wobec klientów wynikają tylko i wyłącznie z tego, że usługi zostały już wykonane i chcielibyśmy odzyskać należne nam kwoty. Zatem przez zaniedbania Wód Polskich i czas rozstrzygania sporu mieszkańcy przez 6 miesięcy będą ponosili o kilkaset złotych wyższe koszty utrzymania. Na tę sytuację zareagował prezydent Konina Piotr Korytkowski, wydając stosowne oświadczenie. Szanowni Państwo, za błędy państwowej firmy przyjdzie zapłacić nam, mieszkańcom Konina. Działanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, polegające na bezprawnym blokowaniu wejścia w życie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, spowoduje, że będziemy zmuszeni uzupełnić różnicę w opłatach, które były naliczane według taryf z 2018 roku, a nie według bezprawnie zablokowanych przez PGW Wody Polskie stawek z czerwca 2021 roku. Należy podkreślić, że bezprawne działanie PGW Wody Polskie zostało potwierdzone przez wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2022 roku. Wobec tego zwracam się z pismem do ministra Marka Grubarczyka, pełnomocnika rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej,
w celu wyjaśnienia nieakceptowalnego przebiegu postępowania Wód Polskich. Chaotyczne i bezprawne działanie Wód Polskich spowodowało dalece idące konsekwencje dla mieszkańców Konina, jak i dla spółki komunalnej PEWiK, która od kilku tygodni podejmowała wszelkie możliwe działania, aby uchronić mieszkańców przed konsekwencjami błędów państwowej firmy. Nie ma mojej zgody na to, aby niekompetencja i brak poszanowania prawa przez organy państwowe powodował negatywne konsekwencje dla obywateli naszego miasta. Liczę na jasne stanowisko ministra w tej sprawie.